Mamy tutaj jeszcze mecz SMB kontra Bandits. I to będziemy w tym momencie oglądać te ostatnie rundy. Chociaż tutaj Bandits może wrócić do gry, jeżeli założymy, że mam rację i to jest jednak mapa CT. Tak. Ile? No i terroryści z pierwszym fragiem, to oni otwierają rundę, mają również drugiego fraga. Tylko Fenor ginął, jeżeli chodzi o terrorystów. Bomba jest już podłożona i zostało tylko jej dobrze przypilnować. No i elo i proszek do prania tutaj niewiele są w stanie zrobić. Nie będą odbijać tego bombsite'u, będą próbowali tylko zdjąć jakieś bronie. Elo zdejmuje jedną broń dla terrorystów. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą rundę. No i mamy 3-2, ale jednak bomba wybuchnie, tylko tu zależy od tego, ile broni zostanie zdjętych. Siemien bardzo mocno obity, to samo Misiek, ale proszek do prania już tutaj nic więcej nie zrobi. Oj, dla Miśka nie wyszło tutaj strzelanie w przeciwnika, mimo to, że oto on miał przewagę. Kiedy rave? Zaraz zobaczę. Rave i Lucky Five właśnie podłączają się do komputerów. I to pewnie będzie kolejny mecz, który będziemy streamować. A tymczasem to antyterroryści zdobywają przewagę w tej rundzie. Dwa fragi na Siemieniu i Miśku. Chociaż udaje się dla Bandit2K zdobyć fraga i Dziki Żubr też odpowiada na to, co zrobił przeciwnik. Ale Fenor też nie pozostawia tego bez odpowiedzi. No i mamy trzech antyterrorystów i dwóch terrorystów w grze. Kani tutaj gdzieś z ławku próbuje znaleźć swojego przeciwnika. Jakby się udało zdobyć tego fraga, to byłoby dobrze. No i Hani z fragiem. No i mamy mit zdobyty przez terrorystów. Pytanie, jaką decyzję podejmą dalej? Czy to będzie wejście na B, czy to będzie jednak wejście na A? Widzimy jednak, tutaj się zamierzają wejść tą galą. Dobry flame, ale niestety proszek do prania, bo w zupełnie innym miejscu i dobrze zachodzi swojego przeciwnika. Ale Fenor będzie miał szansę zdobyć tego fraga. No i mamy 1-1. Fenor w klaczu z Elo. No i Elo czeka, aż bomba zostanie podłożona. O, tam się nie podpala, nie próbuje agresywnie kracać swojego przeciwnika. Tym bardziej, że to terrorysta musi podłożyć bombę. No i widzimy, Elo obiega, chce zaskoczyć swojego przeciwnika. On tym razem wyjdzie od maina. Możliwe, że Fenor nawet tego się nie spodziewa. No i tak jest, ale niestety nie udało się obić Fenora. I teraz to może być problem, bo to Fenor ma AK, a Elo tylko MP7. I tak jak mówiłem, Fenor zdobywa fraga. Podnosi awkę i mamy 15-8. Finor? Kurde, co z moimi oczami się dzieje? Nawet nie widzę tego. Racja, zaraz sprawdzę, się upewnił. Finor, a rzeczywiście, miałem to czytać jako Finor, ktoś mi już to pisał. No i antyterroryści, widzimy, nie zwalniają, tutaj znów otwierają rundę i to oni mają pierwszego fraga. Na szczęście Finor odpowiada, no i mamy 4-4. No jestem ciekawy, że tutaj terroryści, no rozstawieni po mapie, ale jeszcze żadna pozycja nie jest zdobyta na tyle, żeby móc tam wejść. Proszek do prania w dobrym momencie wychyla jej, to on zdobywa fraga. Ale już tutaj Siemien próbuje go znaleźć, próbuje oddać za swojego kolegę. No i Siemień i Hani przy życiu, ale bomba na szczęście na plecach Siemienia, ale nie jest jeszcze podłożona. Tylko jeden zawodnik na bombsite B, a w pewnym sensie nie jest skryte, tak naprawdę tylko jeden z zawodników jest przy białym samochodzie. Ale terroryści postanawiają wejść B, no i Pewciu wychyla, no niestety nie zdobywa fraga i to może być to, co
to ten niezdobyty frag może się właśnie skończyć tym, że drużyna Bandits w tym momencie przegrywa. No i dobry Flamon tutaj zmusi Proszek do prania do tego, żeby albo cofnął, albo przynajmniej go zatrzyma. Smoke na dole też nie pozwoli wyjść, no i teraz mogą próbować wejść, ale jednak Siemien doskonale wiedział, gdzie jest jego przeciwnik. No i teraz Proszek do prania w klaczu o wygraną. No i Proszek do prania przegrywa tego klacza. Siemien bez problemu z fragiem. No i mamy koniec rozgrywek. Koniec tego meczu. Gratulujemy drużynie SMB, no i czekamy na kolejny mecz. Tym razem będzie to Lucky Five kontra Rave.